Cześć. Cześć. Cześć, tu Kici TV, witajcie w serii filmików Wywiad na wypasie. Przed chwilą wymyślone. Dzisiejszym gościem jest Krystian. Dobrze się mam. Co dzisiaj porabiałeś? Byłem w pracy. A czym się zajmujesz? Program. A co programujesz aktualnie? Teraz? Robię aplikację sieciową. No, jest to aplikacja sieciowa na frameworku .NET. Razem z JavaScriptem. Chcę rozumieć. Więc przejdźmy do następnego pytania. Jaka jest twoja ulubiona postać w LoL-u? Dużo jest fajnych postaci. Ale taką chyba najlepiejszą. Najlepiejszą. Jaką grałem, jaka mi się najbardziej podobała, to był Jace. Jace. A co ten Jace potrafi? Wszystko. Krystianie, czego się boisz? Najbardziej to się boję ja ciebie. Tak ma być. Co ty w ogóle myślisz? Będziesz, mój drogi, egipską mumią, która została przywrócona do życia i będziesz szukać miłości. Idę po papier toaletowy. Wow, a mi się zakręciło w głowie. Przepraszam, się nie położę, się rozwalę. Pewnej nocy na egipskiej podłodze wypełnionej zapachami alkoholu była mumia. Mam dla ciebie bardzo ważne pytanie. I teraz musisz się skupić i być bardzo kreatywny. No, dajmy. Wymień odrzucone nazwy dla staników. Cyckonosze. Sutkonosiciele. Stajnik. Stajnik. To byle kokosy. Ale to jest głupie. O, wyłączyłaś. Tamara się pyta, co zrobiłeś najbardziej głupiego lub obrzydliwego w swoim życiu? Nie wiem, z czego wybrać, tyle tego było. Byłem mały, to z moim bratem i kuzynami toczyliśmy wojnę z takimi chłopcami nasi. I raz po prostu w finałowej bitwie, po paru latach zmagań, walki przeciwko sobie, wypędziliśmy ich z bunkru przez ten, wzięliśmy swoich buraczków zepsutych ze zbliżarki. Kuzyn zrobił kupę, dopchaliśmy to tam, nasikaliśmy i rzuciliśmy w nich. Fuj! No i wygraliśmy. Teraz dzieciaki tylko przed komputerem siedzą. Bo twój chyba młodszy brat nie ma takich żadnych historii. No nie. No ale pentakilo ostatnio zrobił. Adrian się pyta, co najbardziej lubisz, kochasz i co najbardziej wkurza cię w twojej żonie. Może to najbardziej mnie wkurza. Najbardziej mnie wkurza to, że się czepia. Że się czepia. Ja tylko namawiam do kreatywności. Czasami się czepia. Ale rzadko. No, chyba najbardziej to, czy bardzo bym z nią chciał grać coś, a ona nie chce nic grać. Ojej. Ej, gramy w gry logiczne. Ale to nie to samo, jak pójść razem na bota. Jak wążisz ona na bocie.
No ale nieważne. Właściwie łaska w oczku. No ale nie, nie wkurza mnie tak za bardzo. Ja się na mnie denerwuję. Powiedziałabym w stronę. Ja się denerwuję. No a najbardziej lubię to. Zawsze jest taka kochana. I miła. Zawsze jest tak fajnie śmiecha. I tak mi pogotuje bardzo dobrze. No. Już mnie wspiera. Motywuje. No się cała zaczerwieniła. Spadaj. Gdybyś mógł być przez jeden dzień jakimś zwierzęciem, jakie by to było zwierzę? Chciałbym być orłem. Jakimś takim ptakiem. Latać. Orła cień. Weźmy na Google. Wpiszmy twoje imię, nazwisko. Zobaczmy, co wyjdzie. O, jest to twoje selfie, pa! Rudy Krystian. Jest to Darek robi. Jeszcze goły na dodatek. Może mi na to goło na swoim nagim zdjęciu. Dareczek, no to rzekomo. Miłym akcentem zakończymy ten wywiad na wypasie Krystianem śpiewającym jeden wers piosenki, który pierwszy ci przyjdzie na myśl. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Of the world. No tak. Tak. Tyle mocy. Dziękuję bardzo mojemu dzisiejszemu gościowi Krystianowi za ten. Za ten wywiad na wypasie, a was zapraszam do subskrybowania, polubienia tego filmiku, komentowania, a także zerknięcia na inne moje filmiki i udostępnienia też na Facebooku. A co do Facebooka, to też mam fanpage, mam Instagrama, mam Twittera. Mam coś jeszcze? Mam Krystiana. Prawie.